nadzieję, że rozwiązaliście już zadania otwarte z tego arkusza i teraz razem sobie sprawdzimy, czy zrobiliście to dobrze, czy mamy wyniki takie same, bo oczywiście dojście do rozwiązania może być inne. Ważne, żebyśmy uzyskali maksymalną liczbę punktów za to zadanie, żebyśmy odpowiedź mieli prawidłową. Zadanie 16. W tabeli podano cenniki dwóch korporacji taksówkowych. Należność za przejazd składa się z jednorazowej opłaty początkowej i doliczonej do niej opłaty zależnej od długości przejechanej trasy. Widzicie tutaj tabelkę, jest taksi jedynka, opłata początkowa to 3,20 i cena za 1 km trasy to też 3,20. Taksi dwójka, 8 zł na start, a później 2,40 za każdy kilometr. Pan Jan skorzystał z taksi jedynka, a pan Wojciech z taksi dwójka. Obaj panowie pokonali trasę o tej samej długości i zapłacili tyle samo. Ile kilometrów miała trasa, którą przejechał każdy z nich? Zapisz obliczenie. To tutaj będzie pan Jan, a tutaj pan Wojciech. Niech x to będzie liczba przejechanych kilometrów. Zauważcie, że i jeden, i drugi pan przejechał taką samą liczbę kilometrów, czyli x. I teraz jakbyśmy zapisali, ile zapłacił pan Jan za ten przejazd. Pan Jan jechał taksi jedynką, czyli zapłacił 3,20 na start plus za każdy kilometr 3,20, czyli 3,20 razy x. Pan Wojciech wsiadł do taksówki, zapłacił 8 zł na start plus za każdy przejechany kilometr 2,40 razy x. I co wiemy? Wiemy, że przejechali tyle samo kilometrów i zapłacili tyle samo. Czyli mamy równanie, piszemy równa się. I teraz co robimy? No wszystko co z x-em na lewą stronę, czyli odejmujemy 2,4x, czyli z tej strony mamy 3,2 plus 3,2x minus 2,4x równa się 8. To przerzucamy na drugą stronę, czyli odejmujemy 3,2. Tutaj już możemy sobie zrobić, że to jest 0,8x równa się, a to będziemy mieć 8 odejm 3,2, czyli 4,8. I żeby został nam sam x, to podzielimy przez 0,8, czyli x to będzie 4,8 podzielić przez 0,8. To wiecie, że mnożymy górę i dół przez 10, żeby nie dzielić przez ułamek taki dziesiętny, czyli będzie 48 przez 8, to jest 6. I pamiętajcie o odpowiedzi. Każdy z pasażerów przejechał 6 km. I 2 punkty na egzaminie zdobyte. Kolejne zadanie otwarte. Zadanie 17, też za 2 punkty. Zmieszano 40 dekagramów rodzynek w cenie 12 zł za kilogram oraz 60 dekagramów pestek dyni w cenie 17 zł za kilogram. Ile kosztuje 1 kg tej mieszanki? Zapisz obliczenia. Dobrze, no to teraz tak. Jak możemy to obliczyć? Zobaczmy, co tutaj zmieszano. Zmieszano 40 dekagramów rodzynek. Dodano 60 dekagramów pestek dyni. To teraz zobaczcie, jak to sumujemy, to mamy 100 dekagramów. Teraz dowiedzmy się, ile za to zapłaciliśmy. 40 dekagramów, jak kilogram był za 12 zł tych rodzynek, to 40 dekagramów, czyli 0,4 razy 12. To jest 4,80. Czyli tyle, 4,80 kosztuje te 40 dekagramów u nas. 60 dekagramów pestek dyni, czyli 0,6 razy 17 zł za kilogram, to jest 10,20. Czyli 10,20 kosztuje 60 dekagramów pestek dyni. Jak to dodamy, to mamy 15 zł. Czyli za 100 dekagramów naszej mieszanki płacimy 15 zł.
A 100 dekagramów to 1 kg. Czyli 1 kg mieszanki kosztuje 15 zł. I taka będzie odpowiedź. Piszemy. Kilogram mieszanki kosztuje 15 zł. Zadanie teraz z planimetrii. Długość boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku. Aha, ucięłam tutaj treść zadania. To sprawdźmy, co tam mieliśmy policzyć. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rąbem. Czyli wiemy, że obwód to jest 100 cm. I mamy udowodnić, że to jest rąb. No to policzmy sobie obwód. X plus 5 plus 3 drugie x minus 5 plus 1 druga x plus 15 plus 2x minus 15. To ile mamy? To dodajmy sobie najpierw x. 2, 3, 4, 5x. Oto nam się skraca. Aha, czyli to jest zostaje po prostu 5x. 5x równa się 100. Dzielimy przez 5, czyli x to będzie 20. 20 cm. To teraz zobaczmy, jaką długość mają wszystkie boki, tak? Mieliśmy 1x plus 5. Czyli to będzie 25 cm ma ten pierwszy. Teraz drugi. 3 drugie x minus 5. Czyli 3 drugie razy 20 minus 5. 30 odjąć 5, 25 cm. Następny. 1 druga x plus 15. Jak wrzucimy 20, czyli 1 druga razy 20 plus 15 to będzie 25 cm. I ostatni. 2x minus 15. 2 razy 20, odjąć 15. 45. 40 odjąć 15, 25 cm. Ok. Udowodniliśmy, że w czworokącie wszystkie boki są równej długości. Tak, zobaczcie, że wszystkie boki wyszły nam równe 25 cm, czyli czworokąt jest rąbem. Pamiętajcie o tym, żeby takie uzasadnienie się pojawiło, dopiero wtedy macie maksymalną liczbę punktów. Zadanie 19. Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Zapisz obliczenia. Mamy tutaj dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jak pan Kazimierz jedzie w jedną stronę i druga sytuacja, jak wraca. Za pierwszym razem trasę... Aha, i tutaj, czyli droga S1 i S2 jest równa tyle samo, tak? On jedzie 90 km. Tutaj i 90 km wraca. W czasie T1, czyli 1,5 godziny w tamtą stronę, to możemy od razu obliczyć V, to jest S przez T, czyli my liczymy prędkość w tej pierwszej sytuacji, czyli S1 przez T1, czyli u nas 90 km przez 1,5 i to mamy w godzinach, czyli mamy 60 km na godzinę. Teraz T2 to jest 1,5 godziny minus 15 minut. 15 minut krócej. Ale słuchajcie, nie możemy tak odjąć 15 minut, musimy to zamienić na godziny. No to jest 15,6 godziny. To sobie skrócimy. To będzie 1,4 godziny, czyli 25 setnych, czyli to będzie 1,25 godziny. I teraz policzymy V2.
jest oczywiście S2 przez T2, czyli 90 km przez 1,25. To w godzinach. To jak sobie to podzielicie pisemnie, to wyjdzie Wam, że to są 72 km na godzinę. I teraz wracamy w zadaniach tekstowych zawsze do pytania. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Czyli ta odpowiedź 72 to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze musimy odjąć 72 odjąć 60, tak? Różnica wynosiła 12 km na godzinę. Czyli odpowiedź w tym zadaniu. Prędkość średnia w drodze powrotnej. Była o 12 km na godzinę większa. Zadanie 20. Zadanie za 3 punkty. Trapez równoramienny ABCD, którego pole jest równe 72 cm2, podzielono na trójkąt AED i trapez EBCD. Odcinek AE ma długość równą 4 cm, na rysunku zaznaczono. A odcinek CD jest od niego CD dwa razy dłuższy. To od razu sobie napiszemy, że tutaj CD ma 8 cm. Oblicz pole trójkąta AED. AED. I zapisz obliczenia. Ok, jak trapez jest równoramienny, zobaczcie, jak ja narysuję tutaj jeszcze jedną wysokość, no to tak, tutaj wysokość, tutaj taka sama miara, ponieważ był równoramienny, zobaczcie, to ten odcinek jest równy temu odcinkowi, tutaj, dlatego, że mamy tutaj też ramiona równe, te trójkąty, które teraz są zaznaczone na kolorowo, są przystające. No i teraz skoro tu było 4 cm, to tu też jest 4 cm. Na górze mamy 8, czyli ten odcinek tutaj na dole to też jest 8 cm. Czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam wysokości. Taka wysokość sobie zdaje się policzymy ze wzoru, że pole trapezu to jest A plus B przez 2 razy H, tak? Co mamy? Wiemy, że ta podstawa na dole to jest 4 plus 8 plus 4, czyli 16 cm. Podstawa na górze 8 cm, H nie mamy. Jak sobie wstawimy to, co mamy, aha, wiemy jeszcze, że pole to jest 72 cm. Moglibyśmy albo przekształcić ten wzór na pole, żeby wyliczyć H, albo sobie wstawić to, co mamy, czyli 72 równa się 16 plus 8 przez 2 razy H. 16 plus 8 to jest 24 przez 2, to jest 12, czyli mamy 72 równa się 12H, podzielę to przez 12, czyli 6 równa się H. Czyli wysokość ma 6 cm, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć, policzyliśmy wysokość, że to jest 6 cm, a mamy obliczyć pole trójkąta AED. AED. Pole trójkąta, przypominamy sobie, 1 druga A razy H, czyli pole trójkąta to jest 1 druga 4 razy 6. 2 razy 6, 12 cm2. I zapisujemy odpowiedź. Pole trójkąta AED jest równe 12 cm2. No już myślałam, że... Aha, to już zrobiliśmy zadanie i ostatnie zadanie, 21. Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 na 2,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Zapisz obliczenia. Bardzo fajne zadanie ze stereometrii. Najpierw obliczymy objętość pudełka. Czyli to będzie objętość pudełka. Wiecie, że wzór na objętość prostopadłościana to jest A razy B razy C, tak? Prostopadłościan
Czyli tak wygląda jak pudełko z zapałek. Wszystkie ściany są prostokątami. I jeżeli krawędzie są A, B, C, to objętość jest A razy B razy C. Gdybyście zapomnieli ten wzór, to wiecie, że w grającym słupie to jest pole podstawy razy wysokość, a w podstawie jest prostokąt. Czyli to jest tego pole prostokąta, który jest w podstawie, razy wysokość C. I teraz tak. Jaka jest objętość naszego pudełka? Wszystkie jednostki mamy w centymetrach, czyli będzie 16 cm razy 24 cm razy 2,5 cm. Jak to policzymy sobie dzisiaj na kalkulatorze? 960 cm sześciennych. Wy oczywiście zrobicie to pisemnie na egzaminie. Teraz policzę objętość, powiedzmy V1, to będzie objętość jednej czekoladki. Objętość jednej czekoladki. No to ta jest też prostopadłością, czyli liczę 2 cm razy 2 cm razy 1,5 cm, czyli to będzie 6 cm sześciennych. Teraz V2 to będzie objętość wszystkich. Objętość wszystkich czekoladek. Ile ich było? 32 czekoladki. Czyli V2 to będzie 32 razy V1, tak? Czyli 32 razy 6 cm sześciennych. 192 cm sześcienne. I teraz jak obliczamy, jakim procentem całej objętości pudełka będzie objętość tych czekoladek? V2 przez V1 razy 100%, to ten wzór, mam nadzieję, kojarzycie z procentów. Czyli u nas to będzie 192 przez objętość całego pudełka, czyli 960, razy 100%. Czyli to będzie 6 192, czy to się nam jakoś podzieli 960? Moglibyśmy próbować to podzielić na przykład na 4, czy to się podzieli na 4, albo na kalkulatorze możemy podzielić sobie, zrobić sobie dane działanie, ale tu może razem policzymy sobie. Jak pomnożę sobie 192 razy 100, to mam 19200 i będę dzieliła to przez 960. 192, 960 się nie mieści. W 1920 zmieści się 2 razy. Aha, i to będzie 1920. Zobaczcie, odejmujemy tu nic, 0 nam spada. Zerze 0 razy minus, czyli nic nie zostaje. Czyli to jest po prostu 20%. Czyli odpowiedź. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Objętość wszystkich czekoladek. Objętość wszystkich czekoladek. Stanowi 20% objętości pudełka. Słuchajcie, do egzaminu zapamiętujemy po pierwsze wzór, który się pojawił, czyli wzór na objętość prostopadłościanu mamy. Po drugie, zapamiętujemy, jak liczymy, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, czyli wzór na procenty. I po trzecie, ja Wam cały czas przypominam, że na koniec zadania tekstowego czytacie jeszcze raz pytanie i udzielacie odpowiedzi.